Okej, to będziemy zaczynali. Ja chciałem dzisiaj coś powiedzieć o wydajnym API. Dzisiaj dużo było takich tematów pod kątem skalowalności, wydajności ogólnie aplikacji. Ja postaram się coś powiedzieć o moich doświadczeniach przy takich tworzeniu takich API pod aplikacje mobilne. Nazywam się Marcin Wójcik. Programuję sobie tam od 10 lat. Obecnie pracuję w Gliwicach od kilku lat. Różne rzeczy robiłem po drodze, jak każdy, jakieś stronki, CRM-y, RP, integrowało się jakieś systemy i między innymi też gdzieś tam się przywinęło tworzenie całego backendu dla zestawu aplikacji mobilnych. Więc jaki będzie plan? Powiem mniej więcej o tym, skąd się ta prezentacja wzięła, jaki będzie tło tego wszystkiego. Powiem o poszczególnych elementach w tym systemie, ich wpływie na wydajność, na skalowalność całości, a jakieś takie mniej więcej uwagi dotyczące optymalizacji zarówno samego kodu, jak i całości. No i o pewnych dobrych praktykach, które tam podczas pisania trzymaliśmy się ich i to nam na dobre wyszło. Więc skąd ta prezentacja? Firma, dla której robiliśmy API, jest wydawcą gazet. Mieli bardzo dużo gazet branżowych, papierowych. W pewnym momencie podjęli dobrą decyzję, żeby zrobić aplikacje mobilne. Obecnie wydają gazety w ramach Apple Newsstand. Fajna rzecz, przy czym tych aplikacji jest całkiem sporo, jest prawie 100 tysięcy subskrybentów, którzy korzystają z takich wydań. Ma to swoje plusy, ponieważ w ramach tego newsstanda nasza wykupiona subskrypcja jakby sama się aktualizuje, czyli my śpimy, a nasz telefon pobiera nowe wydanie gazety, budzimy się rano, otwieramy gazetę, jest fajnie. Okej, no to co trzeba było zrobić i generalnie jakie rzeczy trzeba było tam zwrócić uwagę. No to przede wszystkim, to już powiedziane było wielokrotnie, najważniejsza jest architektura. Można zrobić niesamowicie zoptymalizowany kod, szybki, będzie śmigał milisekundy, ale jeżeli architektura nie będzie pozwalała na przyjęcie odpowiedniej ilości żądań, to ten kod tak naprawdę jest fajny, szybki, ale nikt z niego nie będzie korzystał. Więc najważniejsza rzecz na samym początku to było zrobić dobrą architekturę, obsługę żądań i przetwarzanie danych, przepływ danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Dopiero później, kiedy tworzyliśmy sam kod, optymalizowało się aplikacje, optymalizowało się środowisko. I cały czas potem patrzono na te dobre praktyki, które tam mieliśmy. Jeżeli chodzi o API, no to każdy wie, jak API wygląda. Mamy jakieś endpointy, jakieś URL-e, które pozwalają nam na pobranie pewnych danych, na zarejestrowanie się na przykład typu register device czy get product. W przypadku aplikacji mobilnych o tyle istotną rzeczą jest, że to API jest dosyć niezmienne. Każdy, kto miał styczność z zrobieniem jakiegokolwiek backendu pod aplikacje mobilne, zdaje sobie z tego sprawę, że wydanie nowej aplikacji, aktualizacji na iOS-a jest mordęgą. Trwa to wieki, więc nie ma czegoś takiego jak w stronach, że funkcjonalność się zmienia bardzo często, bo czasami wydanie nowej wersji aplikacji może trwać tydzień, a my potrzebujemy to na jutro, więc zaprojektowanie tego wcześniej jest bardzo ważne i ten fakt, że to się nie zmienia, też jest dla nas bardzo ważny. Podczas projektowania całej architektury najważniejszym elementem dla nas było szybkie zwalnianie zasobu. Czyli to, co mówiłem, nieważne jak mamy super zoptymalizowany kod, jeżeli
do serwera, serwer jest zablokowany żądaniami, które przychodzą, kolejne osoby nie mogą z tego skorzystać, bo tak naprawdę ten kod nam nic nie da. Więc cała architektura, cały kod, który powstał, wszystko było z pierwszą rzeczą na myśli zawsze było szybkie zwalnianie zasobów. Jeżeli chodzi o backend, tak naprawdę potem to już specyficzne zastosowanie i jakby to, co robimy, potem będzie wymuszało, czy będziemy używać jakiegoś MySQL-a, czy będziemy używać jakichś NoSQL-ów, czy czegokolwiek. Tak naprawdę to API, ten endpoint, to co jest z przodu widoczne dla aplikacji mobilnych, z tym nie ma w ogóle styczności, więc ten wybór tutaj jest mniej istotny. Więc cała architektura mniej więcej w przypadku tego, co robiliśmy, może wyglądać w taki sposób, że mamy te urządzenia, które uderzają w nasze API. No i pierwsza zasada zawsze unikać połączeń z bazą danych z czegokolwiek, co jest dostępne na zewnątrz. Bazy danych są wąskim gardłem w większości aplikacji, więc to nie jest sposób, w jaki chcemy pobierać dane. Dane pobieramy z cache'ów, czy tam z memcache'a, z Redisa, czegokolwiek. Dane przesyłamy do naszego backendu za pomocą kolejek, za pomocą jakichś szybkich mechanizmów, ale nie chcemy dotykać bazy danych. Baza danych B. I potem mamy backend, na którym w naszym przypadku powstało wiele procesów wyspecjalizowanych w różnych zadaniach. Te procesy działały 24/7. Procesy były odpalane po prostu z command line'a. Można było zwielokrotnić te procesy, które wymagały zwielokrotnienia. Czyli tak naprawdę wszystko było zaprojektowane pod kątem skalowalności. Czyli każdy element systemu, najdrobniejszy, mógł zostać zduplikowany niezależnie od innych elementów. Wyobraźmy sobie, że mamy to publiczne API i backend razem połączone na jednej wirtualce. Jeżeli potrzebujemy zwiększyć ilość dostępnych endpointów, czy tam zwiększyć możliwość większej ilości połączeń, wtedy jeżeli mamy to wszystko połączone backend plus to publiczne API, wtedy tak naprawdę niepotrzebnie zwielokrotniamy też te backendy, które tak naprawdę nie są potrzebne, a marnują zasoby. Więc takie podzielenie na najmniejsze elementy jest bardzo ważne. Okej. Jak tam było widać, dużo danych w tej architekturze przechodzi przez kolejki. Z kolejkami jest taki problem, że to gdzieś idzie, potem trafia gdzieś do backendu, coś się z tym dzieje, jakaś magia, trafia potem gdzieś do bazy, trafia z powrotem do jakichś hash list. Te dane nie są spójne. To nie jest tak, jak uderzamy w bazę danych, od razu dane są zapisane permanentnie i nie mamy problemu z tym, że nie wiemy, co tam tak naprawdę zostaniemy. Więc tutaj jest zastosowane generalnie podejście takie eventual consistency, czyli po polsku to brzmi dosyć strasznie, spójność ostateczna. Generalnie, jeżeli nie będziemy wysyłać nowych danych, które będą modyfikować stan jakichś elementów w naszym systemie, to tak naprawdę w pewnym momencie cały system będzie stabilny, spójny. W sensie dane, które wysłaliśmy, w pewnym momencie się ustatkują, na wszystkich naszych nodach będziemy mieli takie same dane. Przy czym tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. W takim przypadku zawsze musimy serwować jakieś dane. Nie możemy zostawić żądań nieobsłużonych. Musimy zawsze serwować dane. O tym trzeba pamiętać, nawet jeżeli one nie są, nawet jeżeli one nie są najświeższe. Jeżeli chodzi o środowisko, które będziemy projektować w ramach naszej architektury, trzeba zawsze zwracać uwagę na to, aby optymalizować każdy element. Znaczy, często jest takie podejście, ok, postawimy Nginxa, PHP, FPM-a, coś tam jeszcze będzie, fajnie jest. Można się zdziwić, jak wiele, może niewiele, ale potrafi zwiększyć wydajność naszego całego systemu
Usunięcie na przykład nieużywanych modułów, usunięcie nieużywanych rozszerzeń z PHP, usunięcie jakichś, jeżeli to jest Apache, no to modułów Apache, których nie wykorzystujemy. Do tego trzeba patrzeć na tuning samych ustawień. Już tu wspomniane wcześniej Keep Alive, które blokuje nam połączenie, które mogłoby być wykorzystane przez inne urządzenia. No i też tuning na poziomie systemu operacyjnego. Nie będę się tutaj wgłębiał, ale czasami pewne ustawienia potrafią też zwiększyć wydajność całości, jakby jeżeli chodzi o na przykład system plików. Mamy tą architekturę, patrzymy sobie na soft, patrzymy też na sprzęt. Sprawa jest taka, że owszem, na przykład mamy skalowanie horyzontalne, dokładamy kolejne skrzynki, ale jeżeli na przykład nasze dane będą przechodziły przez trzy routery po drodze, gdzieś przez kilka pięter, jeżeli to mamy gdzieś hostowane w jakiejś swojej serwerowni, tak naprawdę nie będziemy mieli jakiegoś istotnego zwiększenia prędkości, jeżeli tak naprawdę te dane będą gdzieś tam krążyć po sieci, więc trzeba też na to patrzeć. Trzeba też wybrać, czy pójść w wirtualizację. Wirtualne maszyny, ostatnio bardzo modne, wszystko w chmurze, kwestia dostawienia maszyn, no i kwestia deploymentu. Czy używać Vagranta, czy używać jakiegoś innego narzędzia, jaki to ma wpływ w momencie, kiedy na przykład chcemy przyspieszyć naszą aplikację i jakiś element zwielokrotnić, a na przykład będzie to trwało pół godziny, godzinę, pięć godzin. Na to też trzeba patrzeć. Jeżeli chodzi o szybkie zwalnianie zasobów, o którym mówiłem, no to wygląda to tak, że jeżeli mamy serwer, a tak naprawdę nie jest on w stanie obsłużyć jakichś użytkowników, oni czekają. Jest problem. Nie ma nic bardziej irytującego na aplikacji, kiedy widzimy spinnerek i czekamy, i czekamy, i czekamy. Ludzie się zniechęcają, wyrzucają, to nie działa. Więc jeżeli chodzi o szybkie zwalnianie zasobów, to znaczy mam na myśli udostępnianie serwera dla kolejnych połączeń, kończenie szybkie requestu, minimalizowanie czasu dostępu do danych. Jeżeli mamy tą sytuację tego kiosku, który tam był wcześniej pokazany, przychodzi pani, mówi poproszę taką gazetę, poproszę jeszcze do tego drugą gazetę, widokówkę i coś tam. To trwa. Jeżeli mamy taką sytuację, jak są gazety już prenumeraty, podajemy swoje nazwisko, dostajemy teczuszkę z gazetami. W ten sposób powinniśmy myśleć o danych, które będziemy serwować naszej aplikacji. Czyli musimy je mieć już przygotowane wstępnie i zminimalizować czas dostępu do tych samych tych danych. Jeżeli chodzi o czasochłonne operacje, przechodzimy do kiosku, stoi przed nami koleś, kupuje totolotka, nie? Maszyna się łączy z serwerami totalizatora, długo to trwa. Kiosk tak naprawdę mógłby sprzedać kolejne trzy rzeczy, ale nie może, bo ktoś czeka. Musimy też sobie z takimi rzeczami radzić. W przypadku aplikacji mobilnych, jeżeli są zakupy, w takim najprostszym schemacie bierzemy ten dowód zakupu od urządzenia i walidujemy go w Apple. To może trwać kilkadziesiąt milisekund, to może trwać 5 sekund. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby zablokować jakieś tam kilkadziesiąt na przykład połączeń, tylko i wyłącznie dlatego, że czekamy na serwery. Więc radzenie sobie z czasochłonnymi operacjami, trzeba je przewidzieć i trzeba na przykład poradzić sobie za pomocą mechanizmu ticketów. Czyli ktoś przychodzi do nas z żądaniem, mówi OK, sprawdź mi, czy ten mój rachunek jest poprawny. My dajemy mu numer kolejce, mówimy OK, przyjdź do nas za 200 milisekund, sprawdzimy, czy już jest gotowe. Przyjdź do nas za kolejne, sprawdzimy, czy jest gotowe. W ten sposób ta operacja, powiedzmy, trwa 40 milisekund, cała ta reszta czasu, mamy ten slot, ten serwer dostępny dla innych urządzeń. Dzięki temu jesteśmy w stanie obsłużyć więcej requestów. Hurra. Jeżeli chodzi o przetwarzanie żądania, poprzez ten krótki tor mam na myśli to, że jeżeli nasze żądanie będzie trafiało
do jakiegoś kontrolera, potem do jakiegoś modułu, potem gdzieś zostanie przetworzone, potem jeszcze będzie odpytany kolejny element systemu i dopiero wróci odpowiedź, ten użytkownik znowu czeka. Znowu mamy problem. Chcemy skrócić jak najbardziej te operacje. Za chwilę pokażę na przykładzie, jak to można zrobić. Kolejna rzecz, wykonywanie mało istotnych operacji po zwróceniu odpowiedzi. W PHP jest możliwość zakończenia requesta i wysłania odpowiedzi do użytkownika, zwalniając Nginxa, zakończając połączenie, a jakieś operacje typu logowanie, dodawanie do statystyk zrobić po zakończeniu już tego requesta. To jest też ważne i bardzo, bardzo przydatny mechanizm. No i tutaj taka pozycja restless. Fajnie jest trzymać się standardów. Mamy put, post, get i tak dalej. Jeżeli chcemy mieć naprawdę szybkie API, czasami można pokusić się o zerwanie ze standardami, bo sprawdzanie, czy to był put, czy to był post, też zabiera troszkę czasu. Takie drobne rzeczy potrafią znowu troszeczkę dać więcej z naszego API, troszeczkę więcej dać to wyżyłować. Jeżeli chodzi o skracanie tego toru przetwarzania i jak to może działać, to na przykładzie rejestracji urządzenia i na przykład pobierania listy produktów. Mamy żądanie, które przychodzi do naszego endpointu i w tym momencie co potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy dodać tego użytkownika do naszego systemu. Po drugie, potrzebujemy przydzielić mu jakiś ID. No to standardowo generujemy ID, zapisujemy te dane gdzieś w jakiejś bazie, wypluwamy ID użytkownikowi. Jak to można przyspieszyć? No można na przykład wygenerować, pregenerować nasze ID-ki użytkownika. W tym momencie już mamy gdzieś na jakiejś liście dostępne, bierzemy pierwszy z listy, wiemy, że on jest poprawny, wiemy, że on już jest wygenerowany, tylko bierzemy go i wypluwamy. Kolejna rzecz, co można zrobić? Można dodać kolejkę z danymi urządzenia do procesu, który będzie przetwarzał rejestrację. Co osiągamy? Tak naprawdę od tego, to co powiedziałem wcześniej, że mamy jakby stałe te endpointy. Jak sobie dobrze zaprojektujemy flow tych wszystkich rzeczy, typu rejestrujemy urządzenie przy pierwszym uruchomieniu aplikacji i potem pobieramy listy produktów. Do listy produktów tak naprawdę nie potrzebujemy już mieć tych danych urządzenia gdzieś tam na jakichś hash listach, tak naprawdę potrzebujemy tylko ten ID urządzenia. Więc możemy sobie mieć proces po stronie backendu, który będzie generował ID key, drugi proces, który będzie odpowiadał za rejestrację, będzie zapisywał te dane do permanentnego miejsca, czyli do bazy danych, będzie miał, będzie nasłuchiwał tej kolejki, która przechowuje dane do rejestracji. W ten sposób obcięliśmy kilka rzeczy, które tak naprawdę niepotrzebnie po stronie frontendu, po stronie tego API się dzieją, przerzuciliśmy odpowiedzialność za to do backendu. Jeżeli mamy więcej żądań, typu odpalamy nową aplikację, nagle rejestruje się w ciągu godziny 10 tysięcy urządzeń, no to tak naprawdę to, co tutaj jest na początku, ta kolejka, możemy po prostu dorzucić więcej procesów, które odpowiadają za rejestrację, i one nasłuchują tej kolejki i szybciutko rejestrują. Nie musimy wtedy zwiększać ilości serwerów z przodu, które serwują dane, ponieważ tak naprawdę szybciutko kończymy requesty i serwer jest dostępny dla kolejnych urządzeń. To, co powiedziałem wcześniej, to był przykład pregenerowania danych. Tak naprawdę przed tym projektem nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele danych można pregenerować. Można prawie wszystko przygotować wcześniej i dać dostępne w taki sposób, że pobierane jest tylko z jakichś hash list na Redisie i od razu wypluwane do urządzenia. To ogromnie skraca czas wykonywania wszystkiego i tak jakby chociaż z tymi ID-kami użytkownika można po prostu mieć te dane już przygotowane i nie marnować czasu na ich generację. Jakie dane można pregenerować? Wszelakie identyfikatory, wszelakie ID-ki, wszelakie dane już na przykład przygotowane w JSON-ie, które potem nasza aplikacja będzie
w jakiś sposób tam sobie wyświetlać. URL-e, jakieś linki do zasobów, bardzo, bardzo wiele danych. To warto na to popatrzeć, jeżeli będziemy robić taką aplikację. Jeżeli chodzi o dalsze optymalizowanie tego API, no to uproszczenie dostępu do danych. Jeżeli mamy jakiś identyfikator postępu typu ID, nie wiem, aplikacji, żeby pobrać listę produktów. Co możemy zrobić? Możemy na przykład w Redisie zrobić sobie hash z aplikacjami i możemy po prostu podać tylko haget z ID-kiem tej aplikacji. Od razu nam wypluwa JSON-a ze wszystkimi produktami, ze wszystkimi wydaniami gazet. Co dzięki temu zyskujemy? Jest to bardzo szybkie. Te dane nie zmieniają się aż tak często, więc w ten sposób, jeżeli tego zasobu tam nie będzie, no to po prostu zostanie zwrócony pusty string, aplikacja to odbierze potem jakoś, że nie ma danych. I tak można robić i z użytkownikami, tak można robić z naszymi zakupami, tak można robić z wieloma rzeczami. Sprawdzone, mocno potrafi przyspieszyć responsywność naszego API. Jeżeli chodzi o gotowe dane do wystawienia, to co powiedziałem, czyli tak naprawdę w Redisie przechowywałem już gotowe JSONy, które są przygotowane przez procesy w backendzie i robimy tylko echo. I tyle. I już aplikacja ma dane, które potrzebuje. Nie ma żadnej logiki zbędnej. Taka bardzo przyjazna funkcja, jeżeli PHP działa w trybie FastCGI, czyli FastCGI Finish Request. To, co mówiłem, wykonywanie niepotrzebnych operacji po zakończeniu żądania, po wysłaniu odpowiedzi. Czyli mamy logowanie, mamy jakieś takie informacje, które są nieistotne z punktu widzenia, a blokują nam zasób. Robimy FastCGI Finish Request, zakończa się połączenie po stronie Nginxa, my sobie możemy skończyć przetwarzanie czy tam logowanie jakichś danych. Taka rzecz, z którą się wiele osób może nie zgodzić, czyli pozbycie się frameworka. Zawsze nawet takiego slima próbuje się tam wepchnąć. Tak naprawdę, jeżeli jest jakiś kod, który tylko dodaje nam jakąś warstwę abstrakcji, to on dodaje nam też jakiś narzut czasowy. Jeżeli to jest niepotrzebne, warto się też tego pozbyć. Znowu kolejne milisekundy, znowu kolejne przyspieszenie naszego API. Usunięcie autoloadera, minimalizacja ilości dołączonych plików. To jest na przykład zmora Drupala. Tam jest tych plików dołączanych bardzo dużo, co tak naprawdę też bardzo obciąża całość. Wyłączenie pod rewrite. Stałość tych endpointów powoduje to, że możemy sobie pozwolić na przykład na wyrzucenie zbędnej logiki z serwera www. I zamiast robić rewrite'a, URL-a na indeks PHP, potem z jakimiś parametrami, kontroler i tak dalej, możemy po prostu zrobić strukturę katalogów. I Nginx od razu uderza do tego miejsca, bierze indeks PHP. Znowu kolejny drobny ułamek, który pozwala nam przyspieszyć przetwarzanie naszego żądania. Takie smaczki. Okej, no to jak to potem sprawdzać? U nas bardzo sprawdził się JMeter i zarazem pod kątem testowania funkcjonalnego i pod kątem testowania wydajnościowego. Przy czym przestrzegam przed używaniem tego JMetera GUI do testowania wydajności, ponieważ jak on zbiera dane, próbuje jakoś tam wyświetlać, to tak naprawdę potem się zaczyna dławić i nie mamy prawidłowych danych, więc jest możliwość odpalania go z command line'a, wtedy tak naprawdę można dobrze przetestować wydajność. JMeter jest bardzo przyjazny pod tym względem, że na przykład możemy sobie symulować liczbę wątków użytkowników, którzy będą uderzać w nasze API. Możemy odpalać kolejne endpointy, które będą testowane.
I można nawet przekazywać zmienne pomiędzy kolejnymi wywołaniami, czyli jeżeli Registered Device zwróci nam jakieś ID urządzenia, to jesteśmy w stanie wziąć to ID, przekazać do kolejnego endpointa, więc jesteśmy w stanie cały flow przetestować, symulując na przykład 1000 użytkowników naraz, którzy uderzają u nas w ten serwer. Okej, no i korzystając z takich rzeczy, jesteśmy w stanie skrócić to nasze żądanie, to, co chcemy uzyskać. Dla mnie ideałem jest, są paczkomaty, gdzie w obecnych, nowa generacja podchodzi się z kodem QR, aplikacja skanuje, otwiera szafkę, wyjmujemy swoje rzeczy i mamy. Tak powinno działać API i tak powinny zostać zwracane nasze dane. Nie powinniśmy oczekiwać na te dane. Jeżeli chodzi o dobre praktyki podczas pisania kodu, czy podczas tworzenia w ogóle całej tej aplikacji. Zbyt wczesna optymalizacja bardzo często powoduje to, że tracimy gdzieś na funkcjonalności, wprowadzają się bugi, więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to upewnić się, że kawałek kodu, który stworzyliśmy, spełnia wymagania, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Może być nieidealny, może być wolny, ale musi być funkcjonalny. Dopiero później testujemy, dopiero później profilujemy całość, a następnie optymalizujemy te rzeczy, które tam profiler nam wyrzucił i znowu od początku sprawdzamy, czy jest funkcjonalne i tak dalej. Dwie, trzy iteracje, testowanie, profilowanie, optymalizowanie, mamy całkiem fajne wyniki, przy czym do takiego profilowania polecam XH Profa. Potrafi na przykład bardzo fajnie pokazywać miejsca, gdzie nasza aplikacja zwalnia. I to niekoniecznie jest kod, bo bardzo często w naszym przypadku okazało się, że to była biblioteka Redisowa, która była w formie rozszerzenia do PHP-a, ale okazało się, że jest w jakiś sposób tam nieoptymalna. Po zoptymalizowaniu tej biblioteki okazało się, że aplikacja przyspieszyła 200%. Do kolekcjonowania danych StatsD i Graphite. To jest bardzo fajna kombinacja. Wszystkie serwery, na których obecnie tam nasze API stoi, są monitorowane za pomocą Graphite'a. Polecam zobaczyć przyjazne narzędzie. Jeżeli chodzi o te dobre praktyki, to jest może taka oczywista oczywistość, co tu teraz powiem, ale to do i fix me nie są dobre. Jeżeli myślimy, że coś poprawimy później, bardzo często zostaje to tam na 2 lata, kiedy ktoś potem usuwa ten komentarz to do i fix me i mówi, że to jest permanent solution i to jest bardzo dobre. Jeżeli możemy, to starajmy się od razu wszystko naprawiać, od razu wszystko fiksować, szukać optymalizacji. Tutaj też taka w sumie uwaga do menedżerów, którzy zarządzają takim teamem, który kodzi to nasze API w pocie czoła, żeby dać im czas, żeby mogli zoptymalizować, żeby mieli czas na research, żeby mieli czas na poszukanie lepszych sposobów rozwiązania, bo kodzenie pod presją powoduje bardzo często to, że nasza aplikacja nie jest optymalna, a mogłaby być jeszcze lepsza. To wychodzi potem w produkcji, jak uderza nam fala, horda użytkowników i nagle serwer klęka i jest pytanie, kogo to jest wina. Oczywiście, że programistów, prawda? Więc trzeba znaleźć sobie zawsze czas i unikać tych rzeczy. No i to, co powiedziałem przy tym procesie, najpierw zawsze musi być spełniona funkcjonalność. Nieważne, czy jest to optymalne, czy nie, musi być functional first. Co prezentacja, no to ktoś zawsze mówi o przedwczesnej optymalizacji. Tak naprawdę nasze API, czy nasz kod niewiele znaczy, jeżeli to jest jakiś system, który ma być bardzo wysoko wydajny.
architektura jest najważniejsza. Jeżeli architektura jest schrzaniona, nie można tego skalować, to wtedy najbardziej wydajny kod jest do niczego, bo tak naprawdę nie będzie w ogóle używany. Druga rzecz, dostęp do danych. To jest kolejne, największe wąskie gardło, które gdzieś tam po drodze zawsze, chyba każdy się z tym spotkał, że gdzieś w pewnym etapie baza danych czy jakiś cache powoduje to, że nasza aplikacja jest strasznie wolna. Te rzeczy trzeba najpierw wziąć pod uwagę, najpierw to dobrze zaprojektować i przemyśleć, jak mają przepływać dane w systemie. Czasami drobna zmiana, przerzucanie czegoś do kolejki, przerzucanie czegoś do hash listy da bardzo wymierne rezultaty, większe niż byśmy zoptymalizowali nasz kod o 200%. Jeżeli chodzi o APC i opcache, powiem coś, co tutaj, nie wiem, wiele osób mówi, żeby używać zawsze APC i opcache'a. Ja mówię, nie używajmy podczas developmentu przede wszystkim. Dlaczego? To faktycznie przyspiesza, ale jeżeli chcemy wyżyłować naszą aplikację na maksa, jeżeli chcemy spowodować, żeby ona była jak najszybsza, róbmy to bez APC. Tak naprawdę APC nam potem jeszcze bardziej przyspieszy, ale jeżeli wyżyłujemy ją wcześniej, to kolejna, jakby lepsze to będzie niż włączenie APC. APC zawsze można włączyć, a kod zoptymalizować jest troszeczkę trudniej. Więc ja polecam development bez żadnych opcache'ów, bez żadnego APC i wtedy sprawdzanie, jak się to zachowuje. Kiedy będziemy wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, że ten kod już jest naprawdę tak wydajny, że bardziej nie może być, przynajmniej w naszych oczach, to wtedy włączamy APC, sprawdzamy wzrost wydajności, wrzucamy na serwer produkcyjny, sprawdzamy wzrost wydajności, ale warto pomyśleć o tym. I jedna taka rzecz, okej, optymalizujemy, nie? Mamy super, nie? Robimy aplikację, która ma 2000 requestów na sekundę, nie? Na naszym laptopie, który ma 0,5 giga RAM-u. Ale tak naprawdę życie potrafi zaskoczyć niesamowitymi scenariuszami, więc zawsze powinno się planować takie sytuacje, których się nie da zaplanować. Typu, bierzemy i wrzucamy, obciążamy nasze API na tyle, że po prostu nie potrafi odpowiadać. I sprawdzamy, gdzie jest ten poziom. Wtedy wiemy, że jeżeli będziemy się zbliżać gdzieś na wykresach do tego poziomu ilości requestów na sekundę, to znaczy, że jest źle. Sprawdzamy na przykład, jeżeli korzystamy z cache'a, kiedy nam się cache zapcha. Jeżeli mamy jakieś dane, które gdzieś lądują w Redisie, patrzymy, w którym momencie Redis zacznie jęczeć, kiedy braknie pamięci, kiedy się to wszystko wykrzaczy. Patrzymy, co się stanie, jeżeli wyłączymy Redisa. O, proces umarł. I jak się nasza aplikacja będzie zachowywać? Czy zwracamy jakieś dane? Czy po prostu nagle API całe jest niedostępne? Patrzymy na przykład, co się stanie, jeżeli wywalimy cały węzeł. Odepniemy kabel sieciowy. Zdarza się. Wyrzucimy MySQL-a. Co się wtedy będzie działo? Czy nasza aplikacja będzie dalej działać, czy nie będzie działać? Czy co się będzie działo? To wszystko warto planować i warto takie rzeczy zrobić, bo będzie to procentowało na przyszłość, kiedy aplikacja zacznie działać i nagle się okaże, że ma użytkowników, lalala. To działa? Działa. Nie działa, działa. Okej. Okay. Mam więcej użytkowników niż sobie planowaliśmy. Czego wszystkim życzę. Więc mniej więcej, troszeczkę szybciej, ale to jest mniej więcej to, co chciałem powiedzieć. Więc ewentualnie
prosiłbym o jakieś pytania. Sorry. Tak napisałem wcześniej, aczkolwiek z prawdziwych danych niestety nie mogłem skorzystać. NDA mnie zablokowało i klient niestety nie pozwolił. Dlatego też ta architektura, która tu była zaprezentowana, jest taka, aby opowiedzieć o tym, ale nie pokazać dokładnie, jak to jest. No niestety, możemy sobie pogadać gdzieś na boku. Oczywiście o tym, co mówiłem w prezentacji. Potem będę musiał cię zabić, tak. Ale umrzesz szczęśliwy, bo będziesz wiedział. Mam takie jedno pytanie. Dlaczego według ciebie sprawdzanie metody HTTP jest kosztowne? Nie mówię o sprawdzaniu, znaczy inaczej. Nie mówię o tym, że zawsze to jest kosztowne, ale warto spojrzeć, jeżeli mamy jakieś frameworka, czy jakiś system, z którego korzystamy i są tam jakieś kolejne ify i sprawdzamy. Jeżeli to jest metoda put, to zrób tak, jeżeli to nie jest, to przejdź przez ileś tam wyjątków, wyrzuć to jako odpowiedź i tak dalej. To jakby spowalnia zakończenie naszego requesta. W pewnym sensie. Troszeczkę, niewiele, ale jeżeli chcemy zrobić maksymalnie, to wypisaliśmy to API w czystym PHP. A jakie są różnice wydajności między sprawdzeniem jednego stringa w ifie, a utworzeniem kolejnych akcji w kontrolerze? Bo jakoś to do mnie nie trafia. To wiele rzeczy, które tutaj powiedziałem, może nie trafić, nie? To jest coś, co zrobiliśmy dlatego, że staraliśmy się utrzymać absolutne minimum. Z punktu widzenia aplikacji tak naprawdę, naszej mobilnej, to ten put czy post niewiele zmienia. Więc to jest tylko kolejna warstwa abstrakcji, fajna przy zarządzaniu dużymi systemami, ale aplikacje mobilne najczęściej nie są mega skomplikowane i no nie jest to potrzebne. Wiem, że to jest taka trochę naokoło odpowiedź i nie do końca mówi o przyspieszeniu. No ale wiesz, jeżeli szukamy oszczędności, no szukamy wszędzie, prawda? Anusz Widelec. Ktoś jeszcze? Czy robiliście jakieś porównania w przypadku zastosowania jakiegoś malutkiego frameworka, a czystego PHP? Tak. Jest to, no to zależy od jakiego frameworka, na przykład w przypadku Slima może to być kilkanaście, kilkadziesiąt procent czasami, no bo mamy te wszystkie klasy, ten cały kod, który się musi załadować, tak? Gdzieś to dodatkowe wykonywanie zawsze gdzieś dodaje narzut. Mieliśmy takiego menedżera, który bardzo nie lubił słowa na F, szczególnie framework. I przy nim zawsze musieliśmy mówić, że mamy komponenty i że to, co jest w tym indeksie, to nie jest kontroler, to jest nasz punkt wejściowy do komponentów. Ale ma to swoje plusy. Troszeczkę zmiana takiego podejścia, zmiana sposobu patrzenia na tworzenie kodu powoduje, że też troszeczkę więcej się dowiadujemy o tym, co można wyciągnąć z tego wszystkiego. Bo czasami jest łatwo zacząć i okej, dobra, no to optymalizujmy kod. No to który framework wybieramy? To weźmiemy Slima, bo jest najmniejszy, albo czegoś innego, albo Falcona, czy coś tam. A może po prostu zacząć od czystego PHP, prawda? Jest najszybszy ze wszystkich, wszystkich możliwych mechanizmów. Ktoś jeszcze? Powiedz mi, ty wspomniałeś o tutaj o tym Redisie. Czy możesz powiedzieć dokładniej, jakie to było rozszerzenie domyślne PHP, czy jakaś biblioteka, na co to zastąpiliście, czy co zmieniliście? Nie pamiętam w tym momencie nazwy, bo tych rozszerzeń jest kilka, nie wiem, które to było.
Generalnie mieliśmy rozszerzenie w C, potem próbowaliśmy, czyli najpierw próbowaliśmy w ogóle klas, które pozwalają się łączyć z Redisem, potem przeszliśmy na jedno rozszerzenie z C i potem zmieniliśmy je na drugie, tylko nie pamiętam, czy to był jakiś Predis, czy któryś inny, nie pamiętam w tym momencie, nie jestem w stanie powiedzieć. Mogę to gdzieś tam później szukać, sprawdzić. Nie używaliście frameworka dla wydajności, bo powiedziałeś, że framework ma jakiś tam narzut, musi ładować za każdym razem jakieś klasy. A co gdyby użyć w tym momencie na przykład HHVM-a, żeby te klasy już sobie siedziały, za każdym razem siedziały przez cały czas i w tym momencie zostaje ci do obsługi tylko requesty, które musisz robić? To było rok temu i użycie HHVM-a w tamtym czasie wiązało się z tym, że podpisywało się wyrok śmierci na siebie. Jeżeli dopadnie i klienci, którzy są wydawcami gazet, zaczną ponosić milionowe straty. To, co Mariusz powiedział dzisiaj z rana, HHVM jest fajny, ale w takich środowiskach, gdzie mamy, musimy mieć to wszystko stabilne, nikt, znaczy może nie nikt, ale niewiele osób podejmie decyzję, żeby wykorzystywać takie jakby troszeczkę eksperymentalne środowiska, bo można podjąć taką decyzję i owszem, to będzie działało, ale potem się okaże, że coś jednak jest nie tak i zaczną być straty. Lepiej korzystać z czegoś, dlaczego wiele firm korzysta dalej na przykład PHP 5.3, nieśmiało przechodzi na 5.4? Dlatego, żeby mieć pewność, że to jest stabilne i że z powodu samego silnika nam się to nie wysypie. Dlatego też pewnie fajnie by było używać HVM-a, może gdzieś w przyszłości, ale na ten moment, no niestety. Mówiłeś, że masz katalogi i w nich, w każdym katalogu jest indeks PHP. Jestem ciekawy, jak wygląda ten indeks PHP, czy nie wiem, za każdym razem w każdym indeks PHP tworzysz połączenie do Redisa. To trochę nie potrafię tego wyobrazić, że mam 50 indeks PHP w różnych katalogach i w każdym jest 90% tego samego kodu. No nie ma w indeksie PHP 90% tego samego kodu. Znaczy nie trzymamy całego kodu w jednym pliku. Mamy te wspomniane wcześniej komponenty. ale rozumiem o to, co ci chodzi. Przykładowy indeks PHP wygląda w ten sposób, że na przykład sprawdzamy, czy w poście są dane, których oczekujemy w danym endpointie. I potem w zależności od tego, jaki to jest endpoint, bierzemy i odpytujemy na przykład Redisa o dane. Połączenia. Mieliśmy permanentne połączenie z Redisem, więc jakby nie było tworzenia połączenia za każdym razem w każdym endpointie. A jeżeli chodzi o indeks PHP, no to tam są dołączane tylko te niezbędne komponenty, które pozwalają na przy minimalnym narzucie na wykonanie tego, co ten endpoint ma zrobić. I tyle. Każdy jest inny. Tam naprawdę może początek, gdzie jest sprawdzanie tych podstawowych danych typu, jeżeli to jest jakieś pobieranie listy produktów, które kupiłeś, no to jest ID urządzenia na przykład, jakieś tam aplikacji i tak dalej, no to są standardowe rzeczy, no ale to zawsze trzeba sprawdzić. No i to jest tak naprawdę jedyny kod, który się gdzieś tam powtarza, potem reszta już jest wyspecjalizowana. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Powiedz. Ja mam kolejne takie pytanie, jeżeli było, to przepraszam, jeżeli by to było poruszone w trakcie wykładu. A gdzie jest? Tutaj. O, okej. Okej. A mówisz wydajność, czysty PHP, czy w takim razie używaliście jakichś własnych komponentów C++ jako moduły do PHP zamiast no, pisać to w PHP, w sensie no, PHP jako tylko taka
rewizorka na C++. Rozumiem. Nie, bo to już by była nie aplikacja PHP-owa, tylko w C++. To znaczy nie mówimy o całej aplikacji, tak? Mówimy na przykład, mamy jakiś fragment aplikacji, która jest bardziej obciążona i jest szansa przypisać ten moduł do C++ kosztem, ja nie wiem, jednego dnia. A były pewne próby, na przykład skorzystanie z Lua skryptów do Redisa, do takich rzeczy, żeby w ogóle nawet w PHP tego nie robić. Jednak powiedzmy jedną rzecz. API, to co jest z przodu, jest ultra cienkie, jest minimalnie cienkie i nie ma sensu tego przepisywać do C. Jeżeli już możemy optymalizować, potem tam powiedzmy jakieś biblioteki robić, no to w miejscu, gdzie są jakieś dane przetwarzane, gdzie coś więcej się dzieje, czyli w backendzie. No ale w backendzie tak naprawdę nie potrzebujemy tego robić, ponieważ mamy świetnie zaprojektowaną architekturę i możemy dołożyć ewentualnie kolejną skrzyneczkę z procesami, które zwielokrotniamy. Na przykład konkretne procesy, które odpytują Apple'a, ponieważ Apple ma zły dzień i wolno odpowiada i potrzebujemy więcej, żeby przetwarzać to równolegle. Więc takie rzeczy ewentualnie można by było gdzieś tam przepisywać, ale wtedy twój team PHP-owy zmienia się w team PHP plus jakiś programista innego języka i to się wszystko zaczyna komplikować. Dzięki. Powiedziałeś o możliwości skalowania backendu. Dlaczego by nie skalować też frontu? To jest też skalowalne. Tak naprawdę możesz dostawić kolejną na przykład maszynę. Możesz sobie zrobić VM-kę per endpoint i za pomocą HIProxy przekierować do konkretnych maszyn. Możesz zrobić kilka levelów HIProxy, więc wszystko jest tutaj w tej architekturze skalowalne, przy czym chodziło o to, żeby zminimalizować ilość rzeczy, które wykonuje frontend. On ma tylko przyjąć dane, wypluć dane, nic więcej nie robić, nic nie przetwarzać, po prostu być minimalnie cienki. Tak, rozumiem jak najbardziej jakby ograniczenie roli frontendu, ale nie rozumiem w tym przypadku takich mega optymalizacji, które zaciemniają kod, które powodują, że nie korzystasz z podstawowych funkcji resta typu używanie różnych typów żądań HTTP, żeby zrobić jakiś tam minimalny zysk w momencie, kiedy tak naprawdę mówisz o bardzo dochodowej branży, dla której dostawienie serwera frontowego, no Powinno być trochę lepsze niż powodowanie zaciemnienia kodu i przedłużenie ewentualnych napraw czy czegokolwiek takiego, czy utrzymania kodu. Dochodowa branża tak, ale mówimy o aplikacjach mobilnych, które nie są tak skomplikowane jak na przykład jakieś systemy bankowe czy jakieś inne aplikacje, jakieś CRM-y, CMS-y. Tam to jest naprawdę bardzo mocno wyspecjalizowane i tam nawet nie ma za bardzo czego zaciemniać. W tej warstwie frontendowej, w tym API, tak naprawdę mamy bardzo niewielką ilość kodu. To może być 100 linijek, 50 linijek, żeby wypluć te dane, na przykład listę produktów. Tak jak pokazywałem wcześniej, pobranie produktu tak naprawdę to jest zweryfikowanie, czy dany hash istnieje poprzez zrobienie hget w Redisie i wyplucia danych. Tyle. Tam nie ma nawet zaciemniać, więc dlatego taki narzut, żeby to wszystko było cienkie. Można sobie przy takiej architekturze tak naprawdę skalować każdy element systemu. Możemy dorzucić więcej kolejek, jeżeli mamy więcej żądań i więcej procesów, które obsługują różne kolejki. Więc kod kodem, architektura najważniejsza i możemy skalować każdy element i front też. Można. I na samym początku na przykład była taka potrzeba, kiedy przechodziliśmy na ten kod, żeby było więcej skrzynek, ponieważ nagle więcej urządzeń zaczęło się rejestrować i było więcej ruchu. Jeśli dobrze pamiętam, na koniec tej prelekcji miało paść pytanie konkursowe. Kolega tutaj pierwszy się odezwał, wcześniej zadał pytanie.
pytania nie do końca mam, ale kolega idzie na konferencję? Chcesz wejściówkę? Na Dybiko. Aha, dobra. Dobra, no to mamy, tam wcześniej mówiłem o FastCGI Finish Request. I to działa w aplikacjach, które korzystają z FastCGI-a. A jak ktoś wie, jak można by coś takiego zrobić w Apache'u i w mod.php? Bo takiej funkcji nie ma. Wystarczy podnieść rękę. Okej. Nie, no to myślę, że z tych osób, które tutaj były aktywne, to damy wejściówki. Te, które zadawały dużo pytań, wyłączając ciebie. To podajcie te osoby, które potem mają możliwość w ogóle wyjazdu na tę konferencję. Okej, dziękujemy.